sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu w ramach obchodów Dni Międzylesia miała miejsce 35. uroczysta sesja Rady Miejskiej, w trakcie której uhonorowano zasłużonych dla miasta i gminy Międzylesie. Kapituła zadecydowała jednomyślnie, że w tym roku uhonorowane zostaną osoby i podmioty będące na pierwszej linii walki z pandemią. I tak uważam, że służba zdrowia jest w znacznie szerszym wymiarze do nagrodzenia. A tutaj daliśmy dwa przykłady dobrych praktyk, czyli szpital w Bystrzycy i pogotowie nasze. Przecież wiadomo, że jest szpital w Kłodzku, jest szpital w Polanicy, jest nasza przychodnia tu w Międzylesiu. Ci ludzie też bardzo ciężko pracowali, a te nagrody mają charakter symboliczny. To jest nagroda, czy odznaczenie, czy wyróżnienie dla wszystkich, którzy pochylili się swoją ciężką pracą w walce z pandemią. To jest bardzo ważne wyróżnienie, dlatego że po 2 latach epidemii, pandemii, która w sumie się nie skończyła, tym ludziom, którzy nas ratowali, dbali o nasze zdrowie, no, należą się wielkie podziękowania. W przypadku samorządu Międzylesia jest to wielka niespodzianka i za nią bardzo dziękuję. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że doceniono pracę naszych pracowników w pogotowiu. Całe ratownictwo medyczne, które funkcjonuje na terenie powiatu kłodzkiego, jest dużym ratownictwem, bo na obecną chwilę posiadamy 8 zespołów. 3 zespoły to są specjalistyczne, w tym właśnie w Bystrzycy Kłodzkiej. I Bystrzyca Kłodzka, że tak powiem, zabezpiecza teren całego terenu tu Międzylesia, Bystrzycy, Międzygórza, tego całego terenu. No i jest to wyróżnienie dla naszych pracowników, a tym samym dla nas zaszczyt wielki, że doceniono ich pracę, ciężką pracę. I z tego miejsca, jak tu wcześniej dziękowałem panu burmistrzowi i kapitule za to, że docenieni zostali. Jest to duże, bardzo duże wyróżnienie. Po zakończeniu uroczystej sesji wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć efekty remontu domów tkaczy, ciekawych, zabytkowych budynków w Międzylesiu. Do dzisiaj zachowało się z nich jedynie 2, ale kiedyś stało tu 7 takich domków. Mieszkali tu i mieli swoje warsztaty tkacze produkujące płótna i sukna z lnu uprawianego w okolicy. Domki tkaczy zostały zrobione w ubiegłym roku. One są zrobione z obszarów wiejskich, środków unijnych. Koszt remontu był ponad 600 tysięcy. 80% dała Unia Europejska, resztę samorząd. Obraduje tutaj ciężkiej pracy naukowej Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają swoje miejsce sportowcy, harcerze, emeryci. Zrobiliśmy miejsce dla organizacji pozarządowych. Tutaj utworzyliśmy izbę tkacką w ramach projektu Śladami Tkaczy na pograniczu polsko-czeskim. W izbie tkackiej znajduje się izba pamięci, gdzie zostały podarowane rzeczy od społeczności lokalnej. Następnie mamy salę z materiałami oraz z ciekawostkami na temat tkactwa oraz wystawę czasową, gdzie w tym momencie znajdują się wszystkie prace z warsztatów tkackich, które zostały przeprowadzone właśnie z tego projektu Śladami Tkaczy. Były to warsztaty makramy, warsztaty tkania na krosnach oraz robienia bransoletek metodą z V wieku. Na górze znajduje się sala audiowizualna i sala konferencyjna, taka warsztatowa. Właśnie tam mieliśmy prowadzone warsztaty. Izba tkacka otwarta jest dla mieszkańców i turystów, jednak trzeba wcześniej przyjść do Domu Kultury albo zadzwonić i umówić się na godzinę, albo wtedy ktoś z pracowników przyjdzie i otworzy, ponieważ nie, na razie przez pandemię i różne obostrzenia nie możemy jej udostępniać. Dzięki środkom finansowym udało się uchronić zabytki przed całkowitym zniszczeniem oraz utworzyć miejsce, w którym będzie pielęgnowana pamięć o regionalnym dziedzictwie kulturowym.